Witajcie w kolejnym, setnym, jubileuszowym, nieco podrasowanym odcinku Anime Express News. Mam nadzieję, że wszystkie zmiany, jakie zauważycie podczas seansu, jeszcze bardziej umilą wam chwile spędzone z tym kanałem. Nie chcę więc przedłużać, zaczynajmy. Wspaniale narysowana i opowiedziana manga Witch Hat Atelier otrzyma animowaną wersję TV. W Polsce komiks znać możecie pod nazwą Atelier spiczastych kapeluszy za sprawą wydawnictwa Kotori. Marzeniem Koko od najmłodszych lat było zostać czarodziejką. Niestety w świecie, w którym żyje, z magii mogą korzystać jedynie osoby posiadające wrodzone predyspozycje, zaś czarodzieje pilnie strzegą swych sekretów. Koko porzuca więc marzenia i kontynuuje zwykły żywot u boku matki. Wszystko się zmienia, kiedy do wioski przybywa tajemniczy czarodziej. Dziewczyna podpatruje rytuał rzucania zaklęcia i postanawia go powtórzyć. Jednak nie zdaje sobie sprawy, jak tragiczne skutki może przynieść nieumiejętne korzystanie z magii. Manga do dzisiaj sprzedała się w nakładzie ponad 2,5 milionów egzemplarzy i jest jedną z bardziej nagradzanych komiksów XXI wieku. Niestety na chwilę obecną nie znamy jeszcze studia, załogi ani daty premiery. Czas na nową adaptację interesującej mangi. Seria o tytule Watashi no Shiawase na Kekkon wkrótce zawita na ekrany telewizorów. W tle widzicie pierwszy zwiastun produkcji. Urodzona w szlacheckiej rodzinie, Mio jest wychowywana przez agresywną macochę, a na domiar złego wychodzi za mąż za Kyoke, żołnierza tak bezdusznego, że jego wcześniejsza konkubina uciekła w ciągu 3 dni od zaręczyn. Nie mając domu, do którego mogłaby wrócić, Mio powoli zaczyna otwierać swoje serce na swojego zimnego i bladego przyszłego męża, pomimo ich trudnego początku. To może być jej szansa na znalezienie prawdziwej miłości i szczęścia. Fani romansów z niebanalną parą zacierają pewnie rączki. Anime powstaje w studiu Kinema Citrus. Data emisji jak na razie nie została podana. Jednak nie kinówka, a trzeci part. W taki właśnie sposób studio MAPPA planuje zakończyć wreszcie finałowy sezon Ataku Tytanów. W sieci aż kipi od dystansowego nabijania się z zabiegu, jaki nowe studio brało w związku z tą franczyzą. No bo tak na serio, po co nazywać czwarty sezon finałowym, jak można było nadać mu po prostu numerek 4, podzielić na 2 party, a 5. sezon, czyli nasz rzekomy 3. part, nazwać finałowym? Być może plany na początku były inne, a chaos, w jakim znalazło się studio, przejmując nagle tak popularną markę, nie pozwoliło logicznie wszystkiego przemyśleć. No nic, koniec końców, na faktyczne zakończenie Tytanów poczekamy do 2023 roku, bez konkretnej daty emisji. Stęskniliście się już za uroczą parą świeżo upieczonego małżeństwa z serialu Tonikawa? Oficjalna strona internetowa anime rozpoczęła streaming promocyjnego wideo nowego odcinka anime. Epizod specjalny nosi tytuł Seifuku, czyli mundurek, a materiał zdradza letnią transmisję odcinka. Przypominam również, że jakiś czas temu Crunchyroll ogłosił zapowiedź 2. sezonu anime. Data emisji nie została jednak nawet przybliżona. Obecnie w tle zobaczyć możecie jeszcze piękny plakat zapowiadający odcinek specjalny. Znamy już sezon, w którym zadebiutować ma jedna z najbardziej oczekiwanych kontynuacji tego roku. Mowa o Made in Abyss, The Golden City of the Searching Sun. Premiera tego szalenie niepokojącego i dołującego widowiska już w sezonie lato 2022. Z tej okazji w sieci ukazał się nowy plakat promujący serial. Do produkcji powraca studio Kinema Citrus wraz z załogą pracującą nad 1. sezonem i kinówką. Pojawią się także nowe twarze, odpowiedzialne oczywiście za seju nowych postaci, ale i również za projekty postaci i rekwizytów. Więc w ciemno strzelać mogę, oddając nawet swoją rękę, że szykuje nam się prawdziwy hit lata. Kto by się spodziewał, że po 5 latach średnio udana komedia szkolna Masamune Kun no Revenge dostanie zapowiedź kontynuacji? I to prawie w prima aprilis. Prawie, bo u nas faktycznie był wtedy ten śmieszkowy dzień, a w Japonii już następny. No nic, w tle widzicie pierwszy zwiastun prezentujący chyba nowe sceny. Mówię chyba, bo ja totalnie nic już z serialu tego nie pamiętam, mimo że nagrałem o nim recenzję na kanale. Ale jak ktoś jeszcze serialu nie widział, może to dobry moment, by zapoznać się z całością. Data emisji nie została póki co podana. Tęsknicie za wiejskim klimatem z takich anime jak Silver Spoon czy Nonon Biori?
Może zainteresuje Was więc zapowiedź nowego dzieła na podstawie light novel Farming Life in Another World? W 2020 roku książka dostała również mangowy odpowiednik, a ich opis brzmi następująco. Po tym jak Hiraku umiera na poważną chorobę, Bóg przywraca go do życia, oddając mu zdrowie i młodość, a także wysyła go do wybranego przez siebie fantastycznego świata. Aby cieszyć się drugim życiem, Bóg obdarza go wszechmocnym narzędziem rolniczym. Zobacz jak Hiraku kopie zarówno glebę, jak i orki w nowym, fantastycznym świecie. Co ostatecznie wyjdzie z tego dziwacznego miksu? Przekonamy się w przyszłości. Tatsuhisa Suzuki, seiyu oraz wokalista zespołu Old Codex, po roku przerwy wraca do podkładania głosu. Przerwa ta była spowodowana niemałym skandalem. Chodziło o to, że w czasopiśmie Weekly Bushin opublikowano artykuł, który miał świadczyć o tym, że Suzuki może zdradzać swoją żonę, a nie jest nią byle kto, bo piosenkarka Lisa. Gdyż widziano go w restauracji z jakąś inną kobietą, co dało otwartą furtkę do spekulacji na temat rzekomego romansu. Sprawa ta tak poruszyła małżonków, że oboje zdecydowali na pewien czas wycofać się z życia publicznego. Niestety nie wiadomo jeszcze, czy zespół Old Kodeks zostanie reaktywowany. A jeśli już o Lisie mowa, to ogłoszono, że z okazji dziesięciolecia jej działalności w branży muzycznej pojawi się film dokumentalny zatytułowany Lisa Another Great Day. Jego światowa premiera zaplanowana jest na jesień tego roku na platformie Netflix. Za reżyserię odpowiedzialny jest znany z tworzenia tego typu filmów Taketoshi Sado. Na oficjalnym fanpage'u artystki możemy m.in. wyczytać. W tym filmie dokumentalnym śledzimy podróż Lisy przez wzloty, jak i upadki w jej życiu. Pokazujemy jej prawdziwe oblicze, kiedy tworzy muzykę, występuje i stara się, aby każdy nowy dzień był kolejnym wspaniałym dniem. Czy równie wspaniały okaże się jej film dokumentalny? Zobaczymy. Studio Toei Animation padło ofiarą hakerów. Jak informuje oficjalna strona One Piece, 6 marca osoby trzecie uzyskały nielegalny dostęp do sieci firmy i uszkodziły część systemu wewnętrznego. W wyniku tego ataku 4 anime, One Piece, Dragon Quest Dino Daiboken, Digimon Ghost Game oraz Delicious Party Precure zostały przerwane, a zaplanowana na 22 kwietnia premiera filmu kinowego Dragon Ball Super Super Hero została odroczona na czas nieokreślony. Na szczęście najnowsze komunikaty studia mówią o tym, że 17 kwietnia, po około półtora miesięcznej przerwie, doczekamy się w końcu najnowszego odcinka One Piece. Pozostajmy jeszcze przy One Piece, gdyż ogłoszono, że seria ta otrzyma oficjalną grę karcianą. Za jej produkcję ma odpowiadać firma Bandai, która zapowiedziała, że początkowo będą dostępne 4 starter paki. Pierwsza seria boosterów będzie zatytułowana Romance Dawn w nawiązaniu do początkowych rozdziałów mangi. Wydanie tych kart w Japonii zaplanowane jest na lipiec 2022, a wersja angielska ma także jeszcze pojawić się w tym roku. Przewidywana cena deku startowego ma oscylować w granicach 990 jenów, czyli około 34 zł, a zestawy uzupełniające 250 jenów, czyli około 9 zł. Swoją ekscytację tym projektem nie krył również sam twórca mangi, Eiichiro Oda, który to żartobliwie napisał, iż ma nadzieję, że niczym w Yu-Gi-Oh! Postacie będą wychodziły z kart. Japońska strona internetowa Mannavi przeprowadziła ankietę wśród 723 autorów mangi, w wyniku której możemy dowiedzieć się, że aż 77% osób badanych stwierdziła, że są kobietami, 18% mężczyznami, a 5% nie chciało w ogóle udzielić odpowiedzi odnośnie swojej płci. Ogłoszono zwycięzców 16. Seiyu Awards. Wśród laureatów znaleźli się m.in. Kenshu Ono za rolę Hathawaya Noah w Mobile Suit Gundam Hathaway, Megumi Ogata za rolę Islay w Heroin Sedai no Idaten Tachi, Yuichi Nakamura za rolę Satoru Gojo w Jujutsu Kaisen oraz Rie Takanashi za rolę Emily w drugim sezonie ReZero. Tytuł najbardziej wartościowego seiyu przypadł Hiroshi Mono, znanego m.in. z roli Zenitsu Agatsumy z Kimetsu no Yaiba. To już wszystko na dzisiaj. Muszę przyznać, że pracy włożonej w ten odcinek było dwa razy więcej niż poprzedni format.
Jeżeli więc doceniacie moje starania, będę wdzięczny za rozpowszechnienie materiału po znajomych oraz pozostawienie łapki w górę. Dajcie również znać, jak podoba wam się nowy format. Czy czegoś jest za dużo, czegoś za mało? Macie może jeszcze jakieś propozycje na przyszłość? Czekam na wasze komentarze. A my słyszymy się już niebawem w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!